Witam was w kolejnym odcinku Mount and Blade Warband Viking Conquest. O, widzimy kolejny bug. O, więcej bugów. W każdym razie, możecie zauważyć, że wiele się zmieniło. Co między innymi. Skończyliśmy mniej więcej gdzieś, gdzieś tu. I tutaj miałem ten dylemat, kiedy uciekali mi z Pilmeni. I w tym momencie, tu, pobiłem armię 176 żołnierzy. Względną bitwę chyba 3 razy, ponieważ była bardzo trudna. Zwłaszcza, że mieliśmy tam tylko większość najemników. Musiałem tam ich okrążać, używać taktyki, przemieszczać moich ludzi. I to by zostało rozegrane tak na styk. Później, kiedy dostałem już mnóstwo złota, musiałem przejechać tędy i tu mnie napadali zwykli barbarzyńcy, bo nasi barbarzyńcy, rabusie, bo miałem mało HP i moi ludzie też i cudem ich pokonywałem. Jak ja byłem na 9 HP, to mi też nie dopuszczało do bitwy, więc musiałem jakieś szybkie manewry z obozowiskiem albo im uciekać co chwilę. Tu sprzedałem mnóstwo rzeczy z tej bitwy i mam w tej chwili 8620 penningów. Też trochę nasi ludzie mają lepszy ekwipunek po tej bitwie. A i tak ci spilmeni mi później uciekli po tej bitwie, a wiecie jak tam... Miałem mniej ludzi już w armii, to myślałem, że mi się morale podniosą też za bitwę i tak dalej. Ale dostałem trochę morali za dzielenie się lootem i tak dalej. Teraz mają powyżej średnich, mniej wysokie dopiero co, ale dobra. O, kolejny bug. Dobra, nieważne. I co sobie postanowiłem? Postanowiłem, że tych kolesi sprzedam i albo wrócę tutaj porekrutować po prostu zwykłych rekrutów, żeby mieć zwykłe wojsko, albo tutaj. Na przykład w tym królestwie, w jakimś, z którym nie mam wojny, załatwię sobie licencję na rekrutowanie. I to by się przydało tak jak gdzieś, może w tym tutaj różowym. To jest całkiem optymalne, co nie? Ale czy to jest jedno? Kingdom of Cornubia. Tu jest Gwyneth, to nie? No to będzie całkiem optymalne w sumie. No bo tutaj mamy już tylko to fioletowe. A tutaj mamy wszystkimi wojnę. Ewentualnie się z tym, ale to jest takie. Meh. To jest dość spore, jest wiele wiosek. Czyli. A ja jestem gdzieś niedaleko z tych. Tak, gdzieś. No. O, tutaj dostępczy, więc też będziemy musieli pojechać, ale dobra. Do Innsmoon. Żeby wykonać jakieś zadania, dostać sobie renomę o króla i rekrutować wojsko. I to naprawdę jest demotywujące, kiedy ja mam 30 ludzi, tak wiecie, uciekam i tak dalej, a tu nagle jakiś król, 300 żołnierzy i mam z nim wojnę. Fajne. Przy okazji mogę poszukać też jakichś lordów, żeby z nimi sobie reputację powiększyć. Tutaj jakieś spore wojsko szło. Boże, znowu jakieś bugi. Visit the Lord's Hall. Speedmanów? Nie, dziękuję. Chrześcijanami, jesteśmy chrześcijanami. Okej. Okay. O, wyzwał mnie od szatanów, o nie. Straszne. Dobra. Jeszcze w ogóle mam teraz więcej reputacji, więc mogę rekrutować tych... Beda. Nie potrzebuję... Chociaż może... Bookmanchant nie. Mogę właśnie takich kolesi rekrutować. Ale oni nie są bardzo, bardzo drodzy. Mogę zrekrutować jakiegoś kapitana starego, który by mi podnosił taktykę, trenował żołnierzy, ale on kosztował ponad 1700. Więc nie dzięki. Zaraz. On nie zna. Okej. On pochodzi z tego samego kraju co ja. Okej,
Zaraz zobaczymy sobie jego skille, bo zwykle tacy kolesie mają plus do leczenia i chirurgii i tak dalej. Ale to zaraz sobie zobaczę. Beda. Skillsy. Tak, chirurgia i leczenie. To jest po prostu coś na wagę złota. Dzięki temu będą się bardzo szybko regenerować żołnierze. O, ty. Może jesteś nawet królem? Zobaczymy. Okej. Okay. Czy jestem dobrym wojownikiem? Mam już reputację. Nie. No, I do not know who you are. You must earn my trust if you. I 5 pozytyw. Okej. Okay. Potrzebujemy z nim mieć na plus 5. A denomy 150 już chyba mamy, tak? Tak, mam na 239. Oh god. Nawet więcej niż potrzeba. Czy jest tu jeszcze jakieś miasto u nich? Nie, są tylko 2. Do tego. Nie, to trzeba przez Fairy Station, to będzie mi zjadał hajs. God damn it. Ale dobra. Jak króla w ogóle już dostaniemy pozwolenie, to wtedy będzie fajnie, więc najbardziej mi tu będzie zależało, żeby z królem sobie poprawić reputację. Tym się nie martwią, tyle hajsu, że mogę sobie na lajcie 20 tygodni przeczekać. Cyk. Continue, tam 31. Grosze. 386, Trochę tego mają. No, o Jezu, ale to się buguje. Nie wiem, czy to wina mojego kompa, czy co. Happy Window. Nie. Nadal nie. Nie, po prostu też chodzi o to, że im więcej mamy ludzi w naszej ekipie, tym więcej jest między nimi sprzeczek i oni chcą odchodzić i tak dalej. To jest po prostu warunkowane tym, że oni pochodzą z różnych tych sfer i tak dalej. Na przykład mamy w tej chwili 2 kolesi, którzy brali udział w wojnie po przeciwnych stronach i się teraz nie lubią. Nie, już sobie z takim gadaliśmy i nazwał mnie szatanem. Gdzie jest król jakiś czy coś? Zaraz. Gwyneth. Notes. Factions. To. No, ale tego jest. Okej, sporo mają tych lordów. Tego kolesia potrzebujemy. Lir, Dori, Map, Merfern. Okej. To są jego ziemie, więc możemy co na niego poczekać chwilę. Ja i tak muszę pozwolić moim ludziom odpocząć i tak dalej. Wait here for some time. I zobaczymy. No, ktoś przyjedzie. Poczekam dzień i pojadę go szukać wtedy. God damn it. 8 penningów, ale to jeszcze nie jest tak źle. No. Every morning. Nic. God damn it. Beda is. And his. I hurt him. Co? To. No wiadomo, Boże, wolę się pozbyć Bedy niż mojego taktyka. Wiadomo, przydaje się to leczenie ran, ale bez przesady. God damn it. On nie będzie mi tutaj wojowniku mówił, że nie muszę się przygotować do oblężenia. Ale dobra. Oni mają sporo wasali, ale tylko jeden zamek z tego co widziałem.
Gdzie oni wszyscy są? No. Mamy czas sporą szybkość z tego co widzę. Nie, pojadę tutaj i tam będzie może siedział jakiś... Coś? No, to możemy sobie kupić. Leaf. Nie, dzięki. Ja chcę uzyskać już pozwolenie do rekrutacji, a nie tam w pojedynczych wiechach się bawić w deputację. God damn it. Jest tak cokolwiek? Nie. Gdzie oni są? Gdzie oni są? To jest wioska. Wioska. Farmstead. Wioska. Same wioski. God damn it. Gdzie oni wszyscy są? To nie jest już śmieszne. Zaz. Coś. Visit. Może to będzie jakaś żona jego czy ktokolwiek, no. God damn it. Ej, a ty? No to na niego poczekamy w takim razie. Oj, a w ogóle fajnie, że widać ten zachód słońca w ogóle, nie? Coś jest fajnie zrobione. Serio, gdzie oni są? Będą się zastanowić, czy nie mają jakiejś wojny, czy coś. Klikam. No. Boże, muszę sobie kompa ulepszyć, czy coś. Cyk. I zaraz poszukamy waszego króla. Z swoją pomocą, śmieciu. No. At your service. Perhaps. Okej. Czyli ten już mnie lubi. Okej, tu sobie już ten możemy. Ja jeszcze z tobą nie skończyłem. No. Location of someone. Tak, ciebie. W jakiejś wiosce siedzi. KR coś tam. KRSWS. To chyba to. Tylko sobie to znajdę. W ogóle śmieszne. Gdzie on w ogóle jest? Trefbych. Okej. Okay. To po drodze. Anoucy. Frakcja Gwinnett. I potrzebujemy ciebie. KRSWS. Okej. Dobra. To już widzę. W ogóle co to za nazwa? KRS... Sybsy. Znaczy, to też... To też jest jakieś tutaj, a... Spoko. Okej, jeszcze więcej moralizę. O! Sporo tutaj ich jest. To sobie pójdziemy... Lord's Hall. God damn it. Czy trzeba poczekać, aż skończą ucztować? No, wyjazd mi stąd. Wyjazd, bo muszę z wami pogadać. God damn it. No. Już? O, nie, no. Tak, tak wolno reaguje. W zwykłym urbandzie to szło o wiele szybciej. Ciebie nie potrzebuję. O, w... Tu gdzieś był. Cyk. Za tobą. Zaraz sobie wszystkimi podniosę opinię. W sumie muszę tylko z tym na przejdzie śmieciem. Cyk. At your service. Okej.
Ani. Okej. Spoko, obojętnie, co to będzie. 130 peningów. Świetnie, notes. Naprawdę? To na przykład to sobie zobaczmy. Oni mają tylko to, czy? Lathinint. To nie jest to? Nie. O, goddammit, gdzie jest to królestwo? What? Może inaczej. Tyliana. Aha, już dostałem od razu jego lokację. Spoko. Tam jakiś startup. Aha! Dalej się nie dało. Dobra, to może najpierw zrobimy to, żeby później dać czas, jak już tu jesteśmy. There's something demonic about. Oni i nie synek. Okej, czyli pozbywamy się bedy. Definitywnie. Nie, synek. Pierwsze co zdobę, to zdobę tak. O, nawet. O, wow. To jest nawet niezły shit. Pozbawimy cię wszystkiego. Nada. Mało mnie to szczerze mówiąc obchodzi. Jest dobrym rzeczem, ale za dużo tutaj syfonów wprowadził. Śmieć głupi. Above average. Agili, kto nam jeszcze tutaj z nim miał? No, Agatinos. Nie no, bo ja mam w większości taktyków i tak dalej u siebie w partii, więc nie ma to o czym mówić, ale ten odcinek dobiega już końca. Zobaczymy sobie tego gościa w następnym odcinku, a ja się z wami żegnam. Cześć!